Ona jest zrobiona w tej chwili gwoździkiem i... Należałoby i nie robić jakiejś budowy, tylko na tym głazie położyć w tej chwili asfalt jakiś i pokrzyków. Bo w tej chwili tak jest zrobiona ta droga, że można by na to położyć i nie czynić od początku jakichś podstaw budowy tej drogi. Dziękuję bardzo. Nie bardzo prawda, że można nie ja chciałbym się odnieść do tego wniosku właśnie komunalnego w sprawie mostu fabryczny. Zgadzam się z pierwszą częścią tego wniosku, żeby ten most zabezpieczyć, ale nie zgadzam się z drugą częścią tego wniosku. Ale radny Kasper tak zaproponował. Tak, żeby prosiłbym pana Wójta, żeby właśnie tego nie robił, a w ogóle może rzeczywiście przegłosujmy, niech rada przegłosuje, czy się opowiada za rozbiórką tego mostu, czy za jego remontem. Ja oczywiście opowiadam się za remontem. Tutaj ostatnio rozmowy z panem Wójtem, no dawamy jakąś nadzieję na ten remont. Stwierdziliśmy, że właśnie możliwe będzie wyremontowanie tego mostu przez saperów z Zemblina, tylko trzeba po prostu zwrócić się do Ministerstwa Obrony Narodowej, prawda? Żeby ministerstwo wydało im rozkaz naprawy tego mostu i oni to zrobią. Ale to pismo jeszcze musi być poparte, powiedzmy, przez wojewodę, ale to nie będzie z tym problemem. Więc naprawdę prosiłbym, żeby tego mostu nie rozbierać, żeby go ratować. Naprawdę nie stańmy się grabarzami tego historycznego mostu, bo to będzie kompromitacja. Naprawdę. To już mówiłem wielokrotnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Kasprzak. Jeszcze uściślenia wypowiedzi pana wójta chciałem powiedzieć, że tak, było pozwolenie wodnoprawne, po nim było pozwolenie na budowę, tak proszę państwa, proszę państwa, projekt budowlany, dziennik budowy, kierownik budowy, tak proszę państwa, trochę wszystko to kosztowało mnie, ale uważałem, że muszę to zrobić, bo inaczej po prostu tego nigdy nie zrobię. Jeszcze a propos tego, nie zrobię, będę miał problemy. A propos jeszcze tego mostu, panie Kasiu, na komisji komunalnej zostaliśmy poinformowani, że tutaj zdjęcia były wysyłane do jakiegoś inżyniera, projektanta z zakresu inżynierii budowlanej, gospodarki wodnej, tak, do Zamościa i ponoć ustnie dał odpowiedź, że na tą chwilę ten obiekt nie nadaje się w ogóle do żadnego remontu. Ponoć tak, takie stanowisko na piśmie ma kosztować 500 zł. Nie wiem, czy takie stanowisko pana by usatysfakcjonowało. Dlatego ja też jestem za tym, żeby to rozebrać, bo stwarza to w tej chwili niebezpieczeństwo. A wierzę w to, bo wójt nieraz udowodnił, że jest w stanie zrobić to, co trzeba, tylko że wymaga to troszeczkę czasu. Dlatego to, co powiedziałem na ostatniej sesji, rozebrać, poczekajmy, za 2-3 lata w ramach infrastruktury turystycznej coś małego uważam, że powinniśmy zrobić. I myślę, że pana wójta jest takie samo zdanie na ten temat, ale na tą chwilę uważam, że rada powinna podjąć decyzję o tym, że ten obiekt ze względów, że nie spełnia żadnych wymagań technicznych i bezpieczeństwa powinien na tą chwilę zostać rozebrany. Ja się kolega podniesie za chwilę do tych spraw technicznych, bo to jest budowa z firmą, ale dzisiaj panie Kasprze, głosowanie jak? Ja opieram ten sposób. Ja mam spać spokojnie, głosujemy, czy mam się obawiać, że ktoś z tego mostu spadnie. Bezapelacyjnie ten mostek jest do rozebrania. To jest sprawa bezpieczeństwa. Drugą sprawą jest, czy my jesteśmy w stanie go odtwarzać i go budować. Dzisiaj te działania, które podjąłem, to są jedyne w tej chwili. Postawimy kolejny raz jakiś tam znak, zaspawamy to. Ale naprawdę, tam normalni, że tak powiem, w cudzysłowie osoby, użytkownicy typu spacerujące, pary, starszych osób, nie uczęszczają. To jest miejsce dla dzieci, młodzieży, pijanych i tak dalej.
o niebezpieczeństwo jest naprawdę zdarzeniem nietrów. I wtedy, no, będziecie się Państwo dzielić tak, jak się dzielicie, a trzeba było rozebrać, a dobrze mu tak, albo inaczej. Ja, jest jak jest, jest wysoki poziom wody, wpadnie ktoś do tego mostku, proszę Państwa, zdejmcie ze mnie to ogień. Ja jestem zwolennikiem rozebrania tego mostu naprawdę, bez względu na to, co się później wydarzy, my go odbudujemy czy nie. Jakie sytuacje nie Państwo stawiacie w tej generalnej dyskusji? Przegłosujcie, no może go nie rozbierać. Ale ja o tym mówię, no te plany tutaj kolega macie razem, zgodził się, że udowodniłem, że robimy ulicę spacerową. Są takie pomysły, są takie możliwości, abyśmy próbowali gdzieś przy jakiejś małej przystani ewentualnie odnowić tę kładkę za 3 lata, 5 lat, nie wiem kiedy naprawdę. No to w tym kierunku trzeba iść. Ja dzisiaj ja mam drżeć, czy wpadnie tam jakiś narkoman w cudzysłowie, albo jakiś pijany nietrzeźwy i kto za to odpowiada? Bo to jest później tak zabawa. Radni na pewno. Żaden Ja wiem, że każdy już do domu, ja też, natomiast, ale został poruszony pewien temat. Ostatnio z panem przewodniczącym dyskutowaliśmy na temat mostku, albo mówiliśmy o mostku, który został zbudowany w ulicy Łańcuchowskiej. Z tego, co pan Kazio mówi, jest jednostka, która ma szansę przyjechać. Proszę Państwa, ja powiem Państwu jedną rzecz. Ja tylko chcę zwrócić uwagę na jeden element. Jeżeli jest wola w tej gminie, żeby coś zrobić, to będzie zrobione. Jeżeli nie ma woli, to nie będzie zrobione. I takim przykładem jest na przykład droga do oczyszczalni ścieków. Proszę zobaczyć, proszę pojechać i zobaczyć. Kostka jest tylko do pewnego momentu, przez pewien moment nie ma kostki. Ja nie chcę poruszać tego tematu. To był problem, ja rozumiem, panie wójcie. Chwała, że udało się to ominąć. Wiem, że to nie było łatwe. Ale teraz prosimy o taką samą energię mocną. Dziękuję. Prosimy o wolę, to facet wyciągnął się za własne głosy z bagna, podobno prosimy o wolę. Proszę bardzo, panie przewodniczący, jeszcze wrócę do mojej sprawy tutaj. W piśmie kierowanym do 13 maja tego roku opisałem całą sytuację i podsumowałem ją takim zdaniem. Szczegółowych dodatkowych informacji jestem w stanie udzielić prawie codziennie po godzinie 17. W razie potrzeby proszę o kontakt telefoniczny. Do dnia dzisiejszego pan wójt do mnie nie zadzwonił. Także zapraszam jeszcze raz, panie wójcie, jeżeli ma pan ochotę zobaczyć i wszystkich tutaj obecnych, jak to wygląda na dzień dzisiejszy po długotrwałych opadach i burzy, która miała miejsce przedwczoraj. Nie obawiam się, jakim to stanie jest, ponieważ mój system funkcjonuje. Do ciągnika nabiera się woda. Słucham? Do ciągnika nabiera się woda. Pojedziemy dzisiaj razem, tak? Dobrze, pojedziemy dzisiaj. Kto z Państwa chce pojechać ze mną? Panie wójcie, ładnie, pięknie mówicie, i przewodniczący jeden, i drugi, i trzeci mówi. Mówi się o prognozie wieloletniej Jaszczów, Milejów, Łańcuchów, Wysołaje, a my na Zawierciu to nie nasza gmina. Mam pytanie, od wielu lat powiedz mi pan, co tam na Zawierciu się robi? Pchnie się jak Żyda z mostu, jak tego mostku, pchnąć i już, aby na łowę. Też nasze dzieci by chcieli jakiś plac zabaw zrobić, czy jakiś chodnik zrobić, obojętnie, czy kawałek drogi zrobić, czy nawet te drogi głupie, jak to się mówi, do Dąbrowy połączyć tam. Ile razy już ten Adamek mówił o tym, będzie się to tak grochem u ściany. Dziękuję ślicznie. Jeszcze raz ponawiam swój wniosek, panie przewodniczący, żeby pan dzisiaj na dzisiejszej sesji przegłosował wniosek dotyczący rozbiórki, czy jest taka konieczność, czy nie, żeby rada się obmyśliła w tej kwestii. Jeszcze jedna. Jesteśmy przy wolnych wnioskach. I teraz jeszcze jedna kwestia dotycząca tego filmowania upublicznienia na stronie internetowej. Wpadłem na genialny pomysł, może to nie wiem, czy to jest genialny, bo pan powiedział, że jeżeli każdy z nas dostanie dyskietkę, będzie to upowszechnianie, tak?
to mam taką propozycję, żeby nagrywać, a dyskietkę do archiwum. No, pani Zosi. O, tak, ale w tej chwili każda sesja jest publiczniana. Tak naprawdę. Panie radny, cztery podpisy. Ale nie było uchwały. Ale nie było uchwały. Nie było uchwały. Ale nie musi być uchwały. Nie było uchwały. To jest wolny wniosek, albo pan przewodniczący głosu na to nie przegłosił. Powiem tylko jedną tezę. Mam wielki żal do powiatu, który 10 lat temu, czy 12 lat temu, proszę pokazać to, nie chować tej dyskietki do jakiejś tam szafy, w powiecie, że kiedy pierwsze programy szkolne się zaczęły, to dla powiatu rowów nie było żadnych. Wysłali nas tutaj, pokazali nam przepisy, wójt odpowiada za naruszenie stosunków wodnych i tak dalej. Rowów nie ma. A jak trzeba wydawać z kolei z ostrożnością taką po nazwą, bo też jest luka prawna. Decyzje dotyczące stawów, no to stawy buduje pan Pacholski, buduje pan Kasprzak i wielu innych. Zgodnie z prawem. Pan Pacholski tam nie może komórki postawić, niczego, dostał ustaw, ja z tym dyskutowałem i tak dalej. No, jakoś tak się stało, że dokumentację dostał i mamy problemy cały czas z dobrym pasterzem. Na okrągło są pisma. To jest inna sprawa. Są ważniejsze tematy, proszę Państwa. Naprawdę. Kwestia dróg powiatowych. Ja nie będę za panem radnym odpowiadał, bo on pewnie odpowie to samo, co wtedy i niewiele. Ja napisałem, czytajcie Państwo, ja sobie już, że tak powiem, jaja robię z tego powiatu, naprawdę. Moje pismo to jest z kategorii, nie wiem, komediowo, jakiś tam, nie wiem, jak to nazywa. No tak, dosłownie, proszę Państwa. Jak ja mam tu komentować? Ja piszę do nich, że z wielką radością, nadzieją, czytajcie sobie Państwo, co ja do nich napisałem. Jaka jest odpowiedź? Robili przejazd, objazd i sentencja jest taka, że podczas dyskusji potwierdzono konieczność wzajemnej współpracy, przyjęto wniosek dotyczący utworzenia listy rankingowej dróg do przebudowy i remontu według ważności i znaczenia w powiecie węczyńskim. Lista ostatecznie zostanie wspólnie zatwierdzona przez zarząd powiatu i wójt. Także proszę Państwa, nie spodziewajmy się jakichkolwiek remontów dla drog powiatowych. Ja sobie naprawdę robię z tego żarty w tej chwili, bo ta sytuacja naprawdę sięgnęła już po bibelu. To jest, dlatego nie czyniłem takich prób do tej pory, żeby informować o tym, jakie są nasze relacje. Na spotkania w tym zakresie nie jeżdżę, bo to jest jedna wielka bzdura, dosłownie. Po co tam pojadę w tej chwili, jak mają budżet na poziomie 300 tysięcy, 200 tysięcy, tyle co byśmy tego kamienia nawieźli w tej chwili, w tym roku. Na cały powiat to jest po prostu żenada i śmiech. Te śmiech i żenada i tyle. Rok. Na drodze wojewódzkiej pisaliśmy do marszałka, odpowiedzi są lepsze, no, w sensie taki, że remont się odbędzie. Remont na pewno cząstkowy, w sensie uzupełniania tych dziur. Firma z Wodanu wygrała przetarg. Jestem w kontakcie z radnym Bojackim. Ja temu dziękował pewnie za zaangażowanie w tej sprawie. Jestem w kontakcie z panem Panasiukiem. Mamy korespondencję z panem marszałkiem. To niestety w kierunku Łysowa i Jaszczowa będą trzy jakby fragmenty, nie wiem, łącznie może 120 metrów zalepione nowego asfaltu i tyle. Spodziewaliśmy się nowej nakładki. Taka konkluzja marszałka jest taka, że w roku 2015-16 jest ta inwestycja przewidziana do realizacji. Także czekajmy na tej nowej perspektywy. Najgłośniej porusza pan nowe tematy. Ja jestem mam takie same zdanie jak państwo, jeżeli chodzi o stan dróg powiatowych. Fatalny. Natomiast mam tylko jedno pytanie. Wiem, że było spotkanie, przynajmniej na sesji Rady Powiatu, bo jestem zapraszany i byłem słuchaczem, odbyło się spotkanie wójtów i objazd po obcym. Czy nas ktoś reprezentował? Nie, celowo nas nikt nie reprezentował. Rozumiem. To jest, proszę Państwa, też pewnego rodzaju odpowiedź, że niestety nieobecni nie mają prawa głosu. Ktoś powinien naszą gminę, ja mówię teraz jako radny, proszę pamiętać,
Ktoś powinien nas reprezentować. Ja nie mówię, że wójt, bo wójt ma prawo być obrażony na to, co się dzieje. Ale jakiś przedstawiciel powinien być i przynajmniej powinien znać te ustalenia, dlaczego tak i dlaczego w innych gminach, a nie u nas. Bardzo proszę. Ale, jakby, ale proszę Państwa, i tyle. Dziękuję bardzo. Jakie są ustalenia? Poprosiłem o to, by zapoznać nas o naszą nieobecność, bo mogłem nie być. To jest pewna forma protestu. Nie byłem. Przewodniczący się ustanowił, nie mógł rzeczywiście pojechać. Tak jesteśmy, uważam, że jestem usprawiedliwiony. Ja nie jestem usprawiedliwiony, ale zrobiłem to celowo. Ale ja poprosiłem w swoim wystąpieniu o to, by nas poinformować, jakie są ustalenia. A ustalenia są takie, kto daje kasę z gminy. Ten ma zrobione drogi. Gminę 800 daje Puchaczu i będzie miał odcinek od Ciechanek do Ostrówka zrobiony. Pod remizę do Ostrówka również. Cycuł dał 50 tysięcy, będzie miał ładne. Czy gmina zadeklarowała? Czy gmina to już zadeklarowała? Nie zadeklarowała, nie mamy naprawdę. Ja słyszałem, że zadeklarowała. Nie, żadnych deklaracji. Proszę, jeżeli my chodnik budujemy w Antoniowie 3 lata i końca naprawdę nie widać, daliśmy dokumentacji i leży kostka pod remizą, no to co my nam deklarować? Miałem pojechać na zebranie do starości w sprawie chodnika, po co miałem tam pojechać? Ja trzeba było zaprowadzić mieszkańców do starości. Tak, powiem, buduje chodnik w Antoniowie, żeby pokazać. No to, po co ja mam to biegać? Nie będę jeździł w tej nie ma żadnego sensu. Proszę bardzo, pani Ramki powstanie. To bardzo powtórzę się, niefortunnie dla mnie, że po raz kolejny jestem rozliczana za drogi powiatowe. I słusznie. Ja w ogóle sobie nie chowam. Tylko, że te drogi powiatowe na terenie gminy Minejów odpowiedzialnych jest dwukrotnie. I tyle na ten temat. Natomiast mówiłam wielokrotnie i powtórzę po raz kolejny. Dwoje? Panie radny, ja siebie nie liczę, bo ja się cały czas tutaj usprawiedliwiam, tłumaczę i na sesji Rady powiedziałam, że moje wystąpienia są głosem wojącego na pustyni. Wtedy w tej chwili już nie odzywam, bo nie przyszedł do żadnego rezultatu. I powiedziałam tutaj wielokrotnie i powtórzę się może do znudzenia, że dla powiatu nigdy drogi powiatowe nie były priorytetem. Państwo to słyszeliście wielokrotnie z moją rozmową. I teraz powtórzę tylko, albo zapoznam Państwa z uchwałą Rady Powiatu, jaka była podjęta na ostatniej sesji. A ona obrazuje m.in. problem, z jakim się powiat boryka. Mając na względzie to, że drogi powiatowe nie były priorytetem. Na ostatniej sesji podjęto decyzję o zaciągnięciu kredytu długoterminowego konsolidacyjnego w wysokości 11 600 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Obsługa finansowa tego kredytu, proszę Państwa, będzie kosztowała, tutaj były różnice zdań między atakującym ten kredyt, a panią skarbnik. To jest 3 600 do 4 milionów. Padło sformułowanie, czy za taką kwotę nie można by wyremontować kawałka drogi? Tylko o tym decyduje większość. Tyle na ten temat. Ja, pan radny tutaj z racji sąsiedztwa po raz kolejny wywołuje, ale ja się nie obrażam, bo taka jest pana rola. Tylko, że gdyby pan uważnie materiał przeczytał, to pan się zorientował, jaka jest sytuacja. Proszę, powtórzę, to spotkanie było zorganizowane po to, żeby od samorządów gminnych pozyskać pieniądze na remont dróg powiatowych. Zresztą pan starosta to oficjalnie powiedział, jak niesie propagandy, jeszcze w ubiegłym roku, że zwróci się do samorządów gminnych o pieniądze na remont dróg powiatowych. Słuchajcie Państwo, jeśli my nie mamy pieniędzy na nasze zadania, wystąpienie pana sołtysa i wystąpienia innych na zadania nasze, których zobowiązał nas ustawodawca, na litość boską, czy my mamy wykonywać zadania nienależące do naszej kompetencji. Ja mówiłam o tym, co pan radny Adamiak rok temu, że przez powiat świdnicki, ja to mówiłam, to wszystko można sprawdzić, że jesteśmy osaczeni drogami budowanymi przez powiat świdnicki. I tyle na ten temat. Proszę bardzo. Ale panie przewodniczący, chciałem znowu dzisiaj dziękować pana wójta dotycząca robów melioracyjnych przy ulicy Szkolnej, proszę państwa. Ja nie wiem, proszę państwa, skąd u was takie zażenowanie, ale trzeba powiedzieć prawdę, proszę państwa. 3 lata temu faktycznie była sytuacja bardzo ciężka, proszę państwa. Woda stała, zalewała drogę szkolną metr na wysokość.
Proszę Państwa, faktycznie było, już nie pamiętam dokładnie treści pisma pana wójta do powiatu. Proszę Państwa, powiat nie mógł się tą sprawą zająć, bo tam na ewidencji nie ma żadnych rowów, proszę Państwa. No to, panie wójcie, no to czego pan nie nanosi? Nie ma żadnych rowów, proszę Państwa, nie ma żadnej dokumentacji, niczemu, proszę Państwa, 3 lata temu powiat miał związane ręce, nie mógł nic w tej sprawie kompletnie zrobić, proszę Państwa. I teraz mówienie o tym, że tam są rowy, jakie rowy, proszę Państwa, to jest coś, co zostało przez gminę wykopane do kogo tam? Już nie pamiętam. Panie Sławku, pan tam ostatnio ponoć jeździł. Do państwa Giszczaków zostało dokopane. Do państwa Giszczaków, którymi sobie zrzucili się właściciele posesji, w tym pan Robert Jureczko, chyba tam 4 czy 5 osób, dokopali do siebie. Później ja jeszcze wywalczyłem, że zostało przekopane przez pana Pola Baryły i jeszcze tam kawałek pola pana Mardonia. I na tym się skończyło, proszę państwa. Po to, żeby sprowadzić wodę, po to, żeby woda nie zalewała drogi gminy. I ludzi. Przede wszystkim nie jeszcze, i ludzi. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o... Ale to mnie pan nie wywalczyłeś. Ja sam sobie wywalczyłem pod kapliczki do... Do Pikiełka. No, wywalczyłem, bo jechaliśmy z synem, widzieliśmy ale, 7 razy. Ale ma pan do mnie, ma pan do mnie czas? A pan ale, mógł trochę ale, coś pomóc też. Ale przy, proszę pana, rowy przy drodze, proszę pana, rowy przy drodze to nie są rowy melioracyjne, proszę pana, trzeba rozróżnić. Ale na rękę proszę pana, opuścić wodę, rowy, ode mnie proszę pana, poszło. Proszę ale, pana. Proszę pana. Proszę to nie są urządzenia melioracji Proszę Państwa, jeżeli chodzi o stan dróg, chciałem powiedzieć, że drogi powiatowe niczym się nie różnią od dróg gmin. A jeżeli chodzi o wypowiedź pani Krystyny, kto jest odpowiedzialny, proszę Państwa? Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni. I nie można mówić, czy 2 radnych, czy 1, czy 3 radnych. I teraz to, że pani nic nie może wspórać, to co? To ja po 7 latach też mam nic nie mówić, bycia radny? Nie, proszę Państwa. Jeszcze póki zdrowie nie starczy, będę mówił. Dziękuję bardzo. Pani, jeszcze raz pani. Muszę się odnieść do pana odpowiedzi. Czy wypowiedzi, mimo że wszyscy są już bardzo zmęczeni, mimo że emocje biorą górę, czasem przez te emocje tracimy poczucie odpowiedzialności za to, co mówimy. Mówiąc o tym, że oprócz mnie jeszcze 2 osoby są odpowiedzialne. Ja słyszałem, że tylko 2. Potwierdza się to, co przed chwilą powiedziałam. Emocje biorą górę, zmęczenie bierze górę i Państwo nie wszystko słyszycie, to co jest tam się bardzo precyzyjnie stara powiedzieć. Wyraźnie to powiedziałam. Pan wójt, ale trzeba się pod uwagę również to i bardzo proszę, abyście Państwo mnie słyszeli i słuchali, że radny rady powiatu, tak samo jak i radny rady gminy, to nie jest radny swojego okręgu, nie jest radny w miejscowości, tylko jest radny całej gminy i całego regionu. Tak powinno być. Pan wójt, proszę bardzo. Proszę Państwa, ja zachęcam, bo nikt nas w ogóle nie chwali. To jest jakby cały czas taka atmosfera. Panie wójcie, proszę nie ruszać. I napięcia, i... Proszę Państwo, widzicie się, przestudiowali jakby te materiały, które Państwu dostarczyliśmy tutaj.
Są to autentyczne, oryginalne materiały pochodzące z dużej kolekty wydanej przez Wojewódzki Urząd Statystyczny. Gdzie nasza gmina 90% rankingu, nie braliśmy dwóch tam, Polski Wschodniej, bo tam nie funkcjonujemy i jeszcze jednego programu, wygląda naprawdę na tle gmin województwa bardzo dobrze w dość pozytywnych środków. Który to jest rok? 2011 jest to zamknięcie okresu 2-4-2 całego okresu programowania. Chciałbym też, aby kończyć jakby tę wypowiedź, abyśmy, no, nasz powiat w tych rankingach gdzieś tam, to jest zdjęcie, czeka na tę książeczkę. Być może ona jest na stronach GUS-owskich, dotycząca jakby aktywności powiatowych. Jak ten nasz powiat się kształtuje, ale naprawdę za tę pracę jednej kadencji, drugiej, trzeciej, z tej pracy możemy być naprawdę zadowoleni.